Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się nową tematyką, czyli pozwy przeciwko kredytobiorcom, którzy pozwali bank. Mamy sytuację taką, że większość z Państwa, których ten film będzie ciekawił, już złożyło pozwy do sądu i pojawia się temat, czy w momencie, w którym bank pozywa nas, korzystamy z zarzutu przedawnienia, czy też nie. To jest o tyle ciekawa kwestia, że w zasadzie wydawałoby się, że intuicyjnie powinniśmy powiedzieć, no przecież to się bankom przedawniło, czego chcą i walczymy do upadłego. Natomiast trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw, żeby decyzja o strategii procesowej była przemyślana i przede wszystkim świadoma. Jaki mamy stan faktyczny? Stan faktyczny przyjęliśmy sobie na potrzeby tejże dyskusji. Umowa z 2008 roku, spłacana do dzisiaj. Pozew mniej więcej był tutaj w 2018 roku. Na początku naszej historii tkwiliśmy w przekonaniu, że w związku z tym, że umowa jest nieważna, co powoduje obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń, strony powinny sobie zwrócić wszystko, co sobie świadczyły, chyba że jest to przedawnione. Na czym to polega? Jeżeli mamy kredyt, gdzie kwotą wypłaconego kredytu była kwota 200 tysięcy złotych, ona poszła do kredytobiorcy, kredytobiorca kupił sobie nieruchomość, w międzyczasie spłacił bankowi 200 tysięcy złotych. Dokładnie tutaj w tym 2018 roku. Więc jeżeli umowa jest nieważna, to strony powinny sobie zwrócić wszystko, co sobie świadczyły. Ale bank ma 3-letni okres przedawnienia, kredytobiorca ma 10-letni okres przedawnienia. Na pewno była o tym mowa w filmiku naszym numer 1, można sobie to odświeżyć. Skoro bankowi się to przedawnia w 3-letnim okresie, to powinno mu się to roszczenie przedawnić w 2011 roku, ponieważ te pieniądze wypłacił w 2008. Natomiast obecne orzecznictwo idzie w zupełnie innym kierunku. Moim zdaniem szansa na to, aby utrzymać taką linię orzeczniczą, jest po prostu minimalna. Dlatego nie inwestujemy w taką koncepcję. Idziemy koncepcją o wiele bardziej prawdopodobną. Jaka to jest koncepcja? Ta koncepcja wyłania nam się nieco po uchwale 3CZP 6/21, to jest uchwała Sądu Najwyższego z maja ubiegłego roku, z maja 21. Z tej uchwały wynika, że zarówno kredytobiorcy mają prawo do odsetek od tych wpłaconych kwot, jak też bankowi rozpoczyna się bieg przedawnienia dopiero od momentu, w którym kredytobiorca wypowie się w sposób świadomy, że chce, aby ta umowa była na pewno nieważna i nie chce, aby były w niej uzupełnione luki, nie korzysta z prawa utrzymania umowy. My twierdzimy, że nasi klienci podjęli taką słuszną i świadomą decyzję w 2018 roku, czy też odpowiednio tak jak wysyłane były wezwania zapłaty do banku, w ślad za którymi poszły pozwy do sądu. To był czas, w którym nasi klienci byli informowani przez nas o skutkach nieważności i wtedy też podejmowali świadomą decyzję o tym, że chcą, aby sąd uznał, że umowa jest nieważna. Takie oświadczenia nasi klienci składają w zeznaniach w sądzie oraz takie oświadczenia wysyłamy również na piśmie, że z tą datą, czyli z datą udzielenia mi pełnomocnictwa, byli świadomi tych skutków nieważności, o których wiemy dzisiaj. W wielu sprawach ta koncepcja spotyka się ze zrozumieniem składu sędziowskiego i wyroki zapadają takie, że odsetki są nam liczone właśnie od daty wezwania do zapłaty. Natomiast mamy kilka wyroków, w których te odsetki są liczone dopiero od momentu, w którym powodowie na rozprawie złożyli takie oświadczenia po poinformowaniu ich przez sąd. Uważamy, że takie wyroki są niezgodne z prawem i one są oczywiście w apelacji. Jeżeli pozew był złożony w tym czasie, między 11 a 18 rokiem, to mamy, powiedzmy, mocno utrwalony pogląd tutaj, że ten okres przedawnienia banku minął. Jak on jest liczony? Jeżeli wezwanie do zapłaty było na przykład w czerwcu 2017 roku, dodajemy do tego 3 lata, wychodzi nam czerwiec 20, idziemy na koniec roku, 31 grudnia 20. To jest ostateczny termin, w którym bankowi się
przedawniło. Jeżeli mamy pozew z 18 roku, analogicznie 18 plus 3 lata, 21, grudzień 21, ostatecznie. Jeżeli mamy pozwy złożone w tym okresie, możemy cisnąć w zarzut przedawnienia. Natomiast jaka jest jeszcze główna idea właśnie związana z tymi okresami przedawnienia? Wszystko zależy od tego, na jakiej podstawie sąd stwierdzi, że umowa jest nieważna. Jeżeli bowiem sąd stwierdzi, że umowa jest nieważna z powodu abuzywności, to wtedy mamy ten 3-letni okres od wezwania do zapłaty. Ewentualnie, jak sądy błędnie zakładają 3 lata od rozprawy, na której powodowie określą, że ta umowa jest ich zdaniem nieważna. Natomiast nie mamy tego problemu, jeżeli sąd stwierdzi, że podstawą nieważności jest inna przyczyna niż abuzywność, bo na przykład sprzeczność z artykułem 69 prawa bankowego, sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego, czy też sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, bądź jakakolwiek inna podstawa, byle nie abuzywność. Wtedy nie ma tych 3-letnich okresów przedawnienia, tylko powinna być stosowana ta koncepcja. Ale wtedy pojawia nam się artykuł 5 kodeksu cywilnego, który mówi, że sąd może nie przyjąć tego zarzutu przedawnienia, na który powołuje się kredytobiorca, ponieważ kredytobiorca, żądając przedawnienia z tego powodu, nadużywa swoich praw podmiotowych. Czyli jakby mówiąc, macie prawo, ale bez przesady, tak? Oczywiście w takim przypadku, jeżeli sąd nie uzna zarzutu przedawnienia, bo na przykład podstawą była abuzywność, czy też była inna podstawa, ale sąd skorzystał z artykułu 5 kodeksu cywilnego, czyli nadużycia prawa podmiotowego, no to wtedy, jeżeli bank pozwie nas o zwrot tej kwoty wypłaconego kredytu, to po prostu ta kwota zostanie zasądzona. I wtedy niestety mamy przykre konsekwencje w postaci kosztów procesu. Zaraz sobie powiemy o kosztach procesu, natomiast jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ odpowiednikiem empatii sądu względem banku, czyli odpowiednikiem artykułu 5 KC, i powinien być dla kredytobiorcy artykuł 102, z którego wynika, że jeżeli kredytobiorca przegrywa, ale tak naprawdę ma rację, to nie powinien ponosić kosztów procesu. Czy sądy będą stosowały taką analogię, że jeżeli artykuł 5 to automatycznie 102? Oczywiście nie ma takiej gwarancji. Można się oczywiście tego po sądach spodziewać, aczkolwiek strzeżonego Pan Bóg strzeże. Ja jestem fanem pozwów bezpiecznych. Jeżeli istnieje ryzyko poniesienia wysokich kosztów procesu, to wtedy chcę przynajmniej, aby kredytobiorca, nasz klient, podejmował taką decyzję świadomie. Oczywiście może ją podjąć, może jej nie podjąć, to jest jego decyzja, natomiast chcę, aby nasz klient te wszystkie kwestie w swojej skrytości ducha rozstrzygnął. Zaraz powiemy sobie, jakie to są koszty. Naszkicowałam tutaj takie sztandarowe przykłady pozwów o zwrot kapitału. Wartość przedmiotu sporu. 200 tysięcy, 400 tysięcy, milion. Tutaj mamy wypisane koszty, ile kosztowałoby nas, gdybyśmy przegrali, jeżeli bank pozywa nas o 200 tysięcy, czyli nasz kredyt był de facto na 200 tysięcy. Tutaj mamy nasz kredyt na 400, bank pozywa nas na 400, nasz kredyt na milion, bank pozywa nas na milion. Proszę zauważyć, że tutaj jest główna różnica między pozwami waszymi, a pozwami banku. Państwo jako konsumenci składacie pozew do sądu i płacicie od całego procesu 1000 zł, chyba że umowy były dwie, to wtedy 2000. Ale jeżeli macie jedną umowę, płacicie 1000 zł. Bank płaci 5%. Z jednej strony dobrze mu tak, a z drugiej strony, jeżeli my przegramy, my to płacimy. Od 200 tysięcy bank płaci 10 tysięcy. W przypadku przegranej za pierwszą instancję płacimy do banku de facto 6400 jako wynagrodzenie za pracę ich pełnomocnika. W drugiej instancji 4800. Dałam tutaj jeszcze 3000, pewnie jakieś tam zaliczki na biegłego, którego na początku
opłaci bank. Więc przykładowo podałam tutaj 3000, ale to może być różnie, może być od 1000 do 9 na przykład. Z reguły pewnie 2-3. Zobaczcie, jeżeli zliczymy sobie te wszystkie koszty, wyjdzie nam, że przy kredycie na 200 tysięcy koszty przegranego procesu wynoszą 24200 w sumie, przy kredycie na 400 34200, przy kredycie na 1 64200. I teraz, czy chcemy skorzystać z zarzutu przedawnienia, wiedząc o tym, że na przykład zapłacimy 64200, jeżeli sąd uzna, że ten zarzut przedawnienia nam nie zażre. Oczywiście, no jaka jest, że tak powiem, jakość do ceny? Za 64000 ryzyka możemy sobie kupić 1 000 000 zł. Jeżeli wygramy, no to świetnie. A jeżeli przegramy, musimy się liczyć z tym, że zapłacimy te 64200. Przy kredytach niższych oczywiście odpowiednio mniej. Co się dzieje, jeżeli bank wychodzi obok roszczenia o kapitał z roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału? Dla nas jest to de facto dobrodziejstwo, nam to pomaga. Dlaczego? Bo jeżeli bank wystąpi obok tego roszczenia o 200 tysięcy z roszczeniem o 80 tysięcy, to tutaj nie będzie 10 tysięcy, tylko będzie 14. Reszta mniej więcej jest podobna, ale już wtedy bank nie wygrywa w 100%. Tylko bank wygrywa w 2/3, my wygrywamy w 1/3, ta 1/3 nam się potrąca i płacimy bankowi tylko i wyłącznie 1/3 kosztów. Czyli 1/3 kosztów to będzie mniej więcej 8-10 tysięcy, tak? Więc to jest już dla nas o wiele bardziej korzystne, jeżeli nawet przy tym, jak sąd nie uwzględni naszego zarzutu przedawnienia, jeżeli bank nas pozwie, no bo ja zakładam, że oczywiście bank to roszczenie na 80 tysięcy z nami przegra. Więc jeżeli my wygrywamy 80 tysięcy, bank wygrywa 200, to koszty nam się odpowiednio dzielą na 3. Tak samo będzie tutaj, tak samo będzie tutaj. Zasada jest ta sama. Więc generalnie lepiej jest, jeżeli bank nas pozywa nie tylko na zwrot kapitału, ale również na wynagrodzenie z kapitału, bo wtedy przynajmniej w przypadku takim, że sąd nie uwzględnia naszego zarzutu przedawnienia, przynajmniej wygrywamy w sporej części i dlatego te koszty albo się zniosą wzajemnie, albo też te koszty zostaną przez nas poniesione, ale w jakimś małym ułamku. Oczywiście zarzut przedawnienia jest jednym z wielu argumentów w wojnie z bankiem. Dlatego, że w ogóle co do zasady, jeżeli banki nas pozywają o zwrot kapitału, czy też wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, to przeważnie jest to jednak sytuacja, w której mamy jeszcze nierozstrzygnięty nasz spór, czyli nasze roszczenie o nieważność umowy kredytowej. Zatem jeżeli my mamy proces konsument versus bank i on jest w pierwszej albo w drugiej instancji, a bank składa swój pozew o kapitał i wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału, no to przecież w tym procesie bank twierdzi, że umowa jest ważna, w tym procesie bank twierdzi, że umowa jest nieważna, no to o co mu chodzi? To roszczenie banku z tytułu nieważności umowy kredytowej jest co najmniej przedwczesne. A proszę pamiętać, że jednym z wymogów pozwu jest podanie daty wymagalności roszczenia. Czy bank może podać datę wymagalności roszczenia? Nie, dlatego że datę wymagalności roszczenia ewentualnie poznamy wtedy, kiedy skończy się ten proces. Więc jeżeli mamy proces, który jest zakończony, to oczywiście bank może skutecznie złożyć taki pozew o kapitał i wynagrodzenie z kapitału. Wtedy należałoby rozważyć zarzut potrącenia. Czy możemy sobie potrącić ewentualnie te kwoty, żeby bank tego procesu nie wygrał, żebyśmy nie musieli prosić sądu o to, żeby nie ponosić kosztów z artykułu 102. Natomiast jeżeli ten proces był w tym okresie skierowany do sądu, no to oczywiście
można rozważać zarzut przedawnienia, mając na uwadze to wszystko, co powiedziałam wcześniej, a w szczególności ryzyko poniesienia tych kosztów. Bardzo często Państwo zadajecie pytanie, no ale jakie są szanse? Jeśli chodzi o zarzut przedawnienia, czyli o to, co się dzieje tutaj, ja nie potrafię oszacować tych szans, bo to równie dobrze może być w tej chwili, może być 50-50, a za rok może być 9-1. Nie mam pojęcia. Ja uważam, że mamy rację i w swoim prywatnym procesie będę szła w zarzut przedawnienia, ponieważ moje roszczenia były przedstawione bankowi do wymagalności przed 2018 rokiem, ale to jest moja decyzja. Przede wszystkim proszę pamiętać, że jestem w sądzie codziennie przynajmniej 3 razy. Sąd to jest mój drugi dom. Państwo macie troszeczkę inne pojęcie o tak zwanym stresie procesowym, więc to wszystko trzeba sobie w skrytości ducha rozważyć, czy chcecie Państwo się narażać na tego typu koszty, czy też chcecie uniknąć negatywnych konsekwencji procesu skierowanego przeciwko Wam przez bank. Każda sprawa, moim zdaniem, powinna być oceniana indywidualnie i nie bójcie się Państwo zadawać pytań swoim pełnomocnikom, dlatego że ta decyzja o skorzystaniu z zarzutu przedawnienia powinna być przez Państwa podjęta w sposób świadomy, z pełną wiedzą o jego konsekwencjach. Życzę właściwych decyzji i samych wygranych. Dziękuję.